Będą mieli kontakt nie tylko z naukowcami, ale również z praktykami. Paweł Amulewicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studiu Plusa i Kopernika dr inżynier Agnieszka Bęś i dr inżynier Kazimierz Warmiński, Katedra Chemii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, UWM, uczelnia nasza, rozszerza ofertę kształcenia, chyba tak mogę powiedzieć. Kształtuje się nowy kierunek na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Chemia. Skąd pomysł, żeby taki kierunek właśnie utworzyć? Bo to świeżutka sprawa. Przede wszystkim z tego powodu, że mamy zaplecze personalne oraz w pewnym sensie też zaplecze laboratoryjne. Doświadczenie duże w pracach badawczych, więc no, zaistniała potrzeba utworzenia. Poza tym oczywiście potrzeby rynku pracy. To też było bardzo ważne. Chemików zawsze potrzeba. Nie ma bezrobotnych chemików, także to przede wszystkim. W jakich przestrzeniach tutaj pracy można szukać? To będą prywatne przedsiębiorstwa, dalsza ścieżka kariery naukowej? Jak to może wyglądać? Chyba wszystko, wszystko po trochu, tak? Ponieważ to jest taki kierunek, że naprawdę można pracować w wielu miejscach, tak? Na co my stawiamy? No przemysł, tak? Przemysł. Też dedykowane są pod to te specjalności, które proponujemy studentom. Przemysł i państwowy, i prywatny, różne laboratoria, nawet kryminalistyczne, tak? No bo też tak będziemy o różnych takich sprawach mówić. Edukacja, prawda? No więc szkolnictwo, nauczyciele chemii w szkołach podstawowych, w liceach, w technikach, wszędzie. Oczywiście też ta ścieżka naukowa, tak? Mamy nadzieję wykształcić takich absolwentów, którzy w przyszłości przyjdą do szkoły doktorskiej, która funkcjonuje na uniwersytecie i będą po prostu potem zasilą nasze szeregi, tak, bo o to też nam chodzi. Infrastruktura jest budowana w tym momencie. Remontujemy w pełni, bo chyba nie wspomnieliśmy, remontujemy wszystkie laboratoria dydaktyczne, nie badawcze, tylko dydaktyczne. Ich będzie kilka, około 10, tak kompletnie odremontowanych z nowymi meblami, dygestoriami nowoczesnymi, no i ze sprzętem, także oprócz remontu, to sam sprzęt to jest ponad 10 milionów złotych. Także to jest spora kwota, można różnych dużo sprzętów kupić i to będzie sprzęt na salach dydaktycznych, to trzeba podkreślić. Także oprócz tych chromatografów, to i mikroskopy elektronowe, i sprzęt do elektrochemii, i do poboru zanieczyszczeń na przykład, tak, żeby później, czyli przyszli absolwenci będą mogli pracować w takich też laboratoriach, na przykład związanych z ochroną środowiska, z ochroną zdrowia, w inspekcjach sanitarnych, także no, najróżniejszy. No i specjalności, tak? Tutaj specjalności może też nie wymieniliśmy. Pierwsza specjalność to jest chemia stosowana, więc związana głównie taka z przemysłem, czy kosmetycznym, czy jakimkolwiek przemysłem, nawet przemysłem spożywczym. I druga specjalność, analityka, diagnostyka chemiczna. To są już typowo laboratoria diagnostyczne, czy też kryminalistyczne, czy ochrony środowiska, czy inspekcji sanitarnej. Także naprawdę oferta bogata, sprzęt nowy, ludzie oczywiście są przygotowani. Częściowo będziemy się też wspierać tutaj, praktykami, tak, bo to jest, z praktykami, bo tego nie powiedzieliśmy, to jest profil tak zwany praktyczny, prawda, że będziemy mieli po prostu zajęcia, studenci będą mieli z osobami z przemysłu, tak, mamy super kontakt z wieloma firmami, gdzie ich pracownicy będą uczyć naszych studentów, czyli będą mieli kontakt nie tylko z naukowcami, ale również z praktykami, co jest naszym zdaniem bardzo ważne. My stawiamy też na praktyki. Tutaj będą studenci mieli 6-miesięczne praktyki w czasie trwania studiów, czyli po prostu będą mogli jakby poznać przemysł od podszewki, tak? I tam już nawiązać jakieś kontakty, bo czasami tak bywa, prawda, że ktoś pójdzie gdzieś na praktykę i potem otrzymuje tam pracę. Oczywiście zapraszamy nie tylko studentów z naszego regionu, ale z każdego innego miejsca w naszym kraju. Mamy piękny kampus, mamy się czym pochwalić. No i myślę, że tutaj ta nowa infrastruktura właśnie dla studentów, ten generalny remont, super nowy sprzęt na pewno wpłynie na to, że będzie się u nas dobrze studiowało. No i nasza kadra, tak, bo jesteśmy naprawdę w tym kierunku wykształceni i to są ludzie
którzy skończyli chemię w Toruniu, w Gdańsku, w Białymstoku, także w Kanadzie, tak, no, mamy również takie osoby, tak, które tam pracowały i w tym momencie pracują u nas, także mamy nadzieję, że spełnimy wysokie wymagania. To drodzy Państwo, tak na koniec jeszcze, kiedy startuje rekrutacja, kiedy te oczy i uszy studentów powinny szczególnie mocno, intensywnie pracować? Rekrutacja startuje w czerwcu, to trzeba sprawdzić dokładnie na stronie internetowej naszego uniwersytetu. Nabór oczywiście na rok akademicki 2020-2021, czyli 1 października rozpoczniemy naukę. Można nas śledzić na Facebooku. Zapraszamy na Chemia UWM, tam są wszystkie informacje, są jakieś ciekawostki chemiczne, tak. Różne zagadki. Mamy już takie grono zwolenników, którzy nam po prostu odpowiadają na wszystkie nasze jakieś tam zagadki, informacje, bo próbujemy takie rzeczy też jakoś zainteresować tą chemią. Zapraszamy na inne nasze. Na dzień otwarty, 26 marca, będziemy mieli swoje stoisko i tam o tej chemii jeszcze będziemy opowiadać. To, drodzy Państwo, zdecydowanie przyłączam się do tych zaproszeń. Zachęcamy, żeby z kierunkiem się zapoznać. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem byli dr inżynier Agnieszka Bęś i dr inżynier Kazimierz Warmiński, Katedra Chemii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM. Paweł Amulewicz, dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv